gdy potrzeba siana, zadzwoń do Bociana. Dzień dobry, Bocian Pożyczki do domu. W czym mogę pomóc? Zadzwoń i ty, 600-100-100. Bocian Pożyczki, to jest to. Ból był nieznośny. Pola miała już tego dość. Dlatego sięgnęła po Metafen, który zawiera dwa sprawdzone sposoby walki z bólem. Paracetamol szybko blokuje jego odczuwanie, ibuprofen zwalcza jego źródło, stan zapalny. Jak widać, ból jest bez szans. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pomysł. Lepszy pomysł. Projekt. Laboratorium. Badania. Synteza. Produkcja. Paleta. Kontener. Dostawa. Tysiące doskonałych produktów w rewelacyjnych cenach. Teraz w Castoramie wielkie malowanie. Farba lateksowa Dulux Home 2,5 litra jedynie za 41,96 zł. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę! Bo mamy bez nogi ja po prostu żyć nie mogę! No to na drugą nóżkę? Problem z grzybicą? Zastosuj Undofen Max. Skuteczny lek z terbinafiną o potrójnym działaniu, który przynosi efekt już po 7 dniach. Undofen Max zwala grzybicę z nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do Bociana. 600-100-100. Bocian Pożyczki to jest 100. Czy da się powiesić rzeczy bez uszkadzania ścian? Teraz już tak. Wypróbuj haczyki i rzepy Command. Po prostu odklej zabezpieczenie od paska Command i przyciśnij. Command trzyma się mocno i łatwo usuwa. Bez śladów i uszkodzeń. Dodatkowo dzięki rzepom Command powiesisz obrazy dokładnie tak, jak chcesz. Wybierz ten i inne produkty Command, by zorganizować i udekorować swoją domową przestrzeń. Command. Mocno się trzyma i łatwo usuwa. Command od 3M. Wpadasz do Tesco po coś świeżego na grilla. Pieczesz soczysty kawałek łopatki. Doprawiasz sałatę oliwą. Podajesz świeżutkie ciabatki. I wszyscy rozpływają się z zachwytu. My też kochamy dobre jedzenie. Dlatego w Tesco zawsze kupisz świeże produkty z gwarancją 100% satysfakcji. Świeżość z Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Produkty Gerber są dla mnie podwójnie ważne. Codziennie kontroluję ich jakość. Ale też jestem mamą. Dlatego po 4 miesiącu podaję Wojtusiowi posiłki Gerber, bo wiem, że są zdrowe, bezpieczne i smaczne. Jakość i smak już od pierwszej łyżeczki. Gerber. 85 lat doświadczenia. Poszkodowana. Zdenerwowana. A pan? Też PZU? No niech będzie. Teraz nieważne, gdzie on ma oce. Ważne, że ty masz oce w PZU. Więc twój samochód naprawi PZU. Podoba się? PZU. Zapewniamy spokój. Wiesz, na co mam ochotę? Zaraz wracam! Nescafe Gold Barista. To unikalne połączenie doskonałej kawy rozpuszczalnej z drobno zmielonymi ziarnami kawy. Już jestem! Cudowne. I nawet przelałeś do mojego ulubionego kubka. Nowość Nescafe Gold Barista. Spróbuj. Cel namierzony! Do ataku! Bros to najlepszy sposób na letni wypoczynek bez komarów i kleszczy. Oj! Znowu ten bros? Bros. Bądź niewidoczny dla komarów. A ty co sprzedajesz? Nieważne. Ważne, że teraz sprzedasz tego więcej. Przez Aleo poznasz nowych klientów, a ta twoja oferta trafi do tysięcy firm. Nie martw się. Twoja też. Zarejestruj firmę na Aleo i sprzedawaj więcej. Aleo. Biznes to biznes. Przypadki chodzą po ścianach.
po ścianie pomalowanej plamoodporną farbą Magna Ceramic długo sobie nie pochodzą. Plamoodporność gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprytny łowca wie z góry, że złowi. Coca-Cola, Fanta, Sprite za jedyne 2,99 oraz lody Magnum Baton już za 2,99. Zrobię sobie ucztę kibica w promocji! Żabka. Najlepsze promocje. Więcej na żabka.pl. Decoral Fashion zaprasza do zabawy. Sprawdź, jakie kolory wybierają Polacy. Wejdź na kolorowapolska.pl. Ośmieszyli mnie. Widzę, że wy nie chcecie być przyjaciółmi. Będziecie ukarani, Piszczyk. Piszczyk, tempo! To jest jakieś nieporozumienie. Szczęścia to ty chyba, bracie, nie miałeś, co? Polska sprzed pół wieku. Jerzy Sztur w roli pechowca. Obywatel Piszczyk. Gorzka satyra na społeczeństwo systemu totalitarnego. W TVP Kultura we wtorek.